Zaprosiliśmy Państwa na to dzisiejsze spotkanie, bo 29 sierpnia 2011 roku właśnie w tej sali odbywaliśmy spotkanie i zapadały tutaj jedne z najważniejszych decyzji dotyczących inwestycji, która dzisiaj została otwarta, obwodnicy miasta Mielca do drogi do mostu w Połańcu. Chciałam bardzo serdecznie w imieniu Mielczan przywitać panią minister Iwonę Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dzisiaj, a przedtem w roli wiceministra Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Te dni sierpniowe, o których mówiła pani poseł, i dzień dzisiejszy mają jeden wspólny mianownik, mianowicie było równie gorąco jak i dzisiaj. Wtedy gorąco w dyskusji, gorąco w pogodzie i był to taki dzień przełomowy w środku tej całej batalii o wykonanie całej długości tej drogi. Wtedy to zaszczyciła nas pani minister. Wtedy była rozmowa o tym, jak poprowadzić tą inwestycję, bo inwestycja miała bardzo burzliwy przebieg. Mianowicie zaczynała się w ten sposób, że miała łączyć Rzeszów z województwem świętokrzyskim poprzez Kolbuszowy, zaczynała się w Kolbuszowy, ale przebiegała przez miasto Mielec. Dzisiaj jakby omijamy troszkę ten temat, ale to była jakby po jednej stronie jakby mądrość, że nie było protestów wtedy na ten temat, a po drugiej stronie wiara w to, że rzeczywiście uda się ją zrobić w sposób taki optymalny dla miasta Mielca i rzeczywiście się udało, jak to już wielokrotnie było mówione, dzięki zaangażowaniu wielu osób. Udało się również wykonać fragment obwodnicy, która łączy w tej chwili, ma połączenie z autostradą, czyli obwodnicy od ulicy Wolności, od Ronda do Żochowa. To jest fragment dla nas niezwykle ważny, bo powoduje, że samochody ciężkie, jak w ogóle samochody tranzytowe, omijają miasto w sposób już całkowity. Także to spotkanie, jak już mówiłem, było bardzo przełomowe. Pani poseł nie mówiła o metodzie, że tak powiem, dręczenia pani minister w Warszawie przez panią poseł i przeze mnie, żeby ta inwestycja mogła dojść do skutku. Jak również tutaj swoją jakąś batalię prowadzili nasi radni województwa podkarpackiego, którzy w województwie jakby musieli doprowadzić do tego, żeby ta inwestycja po pierwsze znalazła finansowanie wkładu własnego, jak i żeby mogła być wpisana w plany województwa, bo różnie bywało, raz spadała, raz była jakby wpisywana. Były też takie momenty, powiedziałbym, trochę dramatyczne, ponieważ wyjeżdżali mieszkańcy miasta Mielca autobusem, były pikiety na sejmiku, w czasie trwania sejmiku województwa, była zapowiedź odłączenia się Mielca do województwa małopolskiego. Także to wszystko w sumie dzisiaj, stąd jakby ta satysfakcja, zadowolenie, że udało się tak dużą inwestycję doprowadzić do końca i wiara w to, że ta inwestycja na pewno przyczyni się do rozwoju naszego regionu. A że przyczyni się, to jest oczywiste, bo w naszym regionie i specjalnej strefie ekonomicznej pracuje tylko 48% Mielca, a 52% dojeżdża. W związku z tym możliwość dojazdu, jak również wysłania z miasta tego przemysłowego, gdzie codziennie wywozi się prawie miliony ton towaru w jedną i drugą stronę, to jest niezwykłe przedsięwzięcie. W momencie tworzenia specjalnej strefy ekonomicznej zostaje zapisane dwie rzeczy. Obwodnica w tym programie, który robiliśmy wspólnie z Irlandczykami, i przejazd przez most. Obwodnica jest za nami,
za co już tutaj pani poseł wszyscy po kolei dziękują. Natomiast jeszcze jest do wypełnienia jeden fragment, mianowicie połączenie tej obwodnicy z drugą stroną rzeki, czyli z województwem małopolskim poprzez Starnowym, poprzez most i poprzez Wisłokę. Cóż, no, jest to duża satysfakcja i należą się wielkie podziękowania wszystkim, którzy brali w tym udział. Rzeczywiście udział samorządu województwa i nas, radnych wojewódzkich z powiatu mieleckiego, był pewnie bardzo istotny. Przekonywaliśmy pozostałych radnych w poprzedniej kadencji, że budowa obwodnicy mieleckiej tak naprawdę może odbyć się z tych oszczędności, które były przeznaczone w budżecie województwa podkarpackiego na budowę mostu, a dzięki temu możemy uzyskać dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. I tak też się stało. Zakusy na te dodatkowe pieniądze, te zwolnione pieniądze z mostu, oczywiście były na inne części województwa. Natomiast tu chyba wykazaliśmy się bardzo dużą determinacją i udało się. Dzisiaj, jak rozmawiałem w trakcie otwarcia z kilkoma oponentami w tamtym okresie, to bardzo jest mi miło, że także cieszą się, że obwodnica mielecka jest wykonana. A pewnie tak to jest. Każda ciąża, która jest taka donoszona z wielkim wysiłkiem, później przynosi nam wszystkim bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że tak to dzisiaj było. Wracając jednak do tego porównania pana prezydenta, jest, panie prezydencie, pewna różnica w stosunku do tego spotkania sierpniowego kilka lat temu. Był upał i wtedy nam się tutaj winda zepsuła, a dzisiaj się winda nie zepsuła. Natomiast wówczas dzięki nad wyraz dużej sile pana marszałka Cholewickiego potrafiliśmy tą windę uruchomić w sposób mechaniczny. Ja bardzo chętnie zawsze przyjeżdżam do wszystkich projektów, które są realizowane ze środków europejskich i związane są z innowacyjnością polskiej gospodarki. I nie ma w ogóle o czym dyskutować, że to, co się dzieje w Mielcu, wpisuje się w ten nurt. Więc jakby bardzo łatwo mnie było złowić na ten haczyk. Jak widzicie, rozpoczęliśmy tą wizytę od zwiedzania, mogę tak powiedzieć, linii produkcyjnej Black Hawka. W ogóle pierwszy raz w życiu wtedy na oczy mogłam zobaczyć, w jaki sposób się składa, produkuje taki zaawansowany helikopter. Natomiast potem pamiętam, że przyjechaliśmy autobusem, miejskim autobusem przez te części Mielca, które były zakorkowane z jednej strony, z drugiej strony widziałam dokładnie, że strefa się udusi, jeżeli nie będzie dróg, jeżeli nie będzie dojazdu i wyjazdu ze strefy. A na to wszystko jeszcze przyjechaliśmy potem tutaj, zamknięto nas w tym pokoju, to trochę wygląda jak konklawy, że nas chyba nie chcieli wypuścić, dopóki nie osiągnęlibyśmy jakiegoś konsensusu. I tu odbyła się naprawdę bardzo, bardzo merytoryczna dyskusja, różne warianty omawialiśmy. Tutaj wielkie zasługi dla pana prezydenta, który od początku miał bardzo dużą wyobraźnię przy tym projekcie i dokładnie wiedział, że nie można wpuszczać ruchu do miasta. No ale oczywiście problemy były z finansowaniem i problemem podstawowym było to, że my tego projektu nie mieliśmy w programie operacyjnym. Natomiast każda inwestycja, która jest realizowana, którą się przyjmuje do realizacji do programu operacyjnego, ona musi być po pierwsze dobrze przygotowana, musi mieć przygotowaną dokumentację, najlepiej jak są wykupione tereny, jak są wszelkie pozwolenia, zezwolenia i ustalony przebieg. A myśmy wtedy jeszcze dyskutowali o tym, więc i biorąc pod uwagę też, jak długo trwa proces inwestycyjny w naszym kraju, trzeba było naprawdę na tamtym etapie bardzo szczegółowo przyglądnąć się, czy to, co zamierzamy zrobić, ma szansę realizacji, tak, żeby nie stracić tych środków, jeżeli w ogóle by się pojawiły, bo myśmy wtedy tych środków jeszcze nie mieli. Chociaż ja, wiedząc, w jaki sposób się realizuje program operacyjny, że w miarę czasu pojawiają się oszczędności ze zrealizowanych projektów i będzie można te środki przeznaczać na projekty przygotowane do realizacji, gdzieś z tyłu głowy zawsze miałam jakby tą wiedzę i to przekonanie, że te pieniądze się pojawią w programie. Ale tu z kolei z wielką pomocą przyszedł nam marszałek Cholewiński, którego decyzje bardzo odważne i przekonanie sejmiku,
tak, i poparcie w sejmiku, które zdobył dla tej inwestycji, bo wtedy na tamtym etapie samorząd województwa zaryzykował też swoje środki. Więc jakby splot naprawdę wielu okoliczności i wielu osób, które były przekonane i były niezłomne w tym, że albo tą szansę teraz wykorzystamy, albo nie. No i jak widzicie, udało się. Myśmy rzeczywiście tutaj w wielu opcjach to rozważali, jak to zrobić, jak to finansować. Początkowo mieliśmy 3 etapy, potem zrealizowaliśmy 2 etapy, rozszerzyliśmy pierwszy o 3 i w taki sposób się udało. I chciałam podkreślić, że ta inwestycja, jak zawsze my musimy i chcemy badać efektywność zainwestowanych środków, ona się nam zwraca w ciągu 6. Dzisiaj mamy wyliczone, że w ciągu 6 lat i 2 miesięcy dokładnie. Czyli w oszczędności na przewozie osób i na przewozie towarów zwrot tej inwestycji będzie w ciągu 6 lat. Myślę, że może i szybciej. Więc jak najbardziej bardzo się cieszę, że nam się udało. Inwestycja obarczona szeregiem ryzyk, ale potrafiliśmy tymi ryzykami zarządzić w odpowiednim czasie. No i teraz, co jest też ważne. My patrzymy na województwo podkarpackie, ale na tle innych województw, jeżeli chodzi o makroregion Polski Wschodniej. Ta inwestycja, o której dzisiaj mówimy, ona się wpisuje w ciąg drogowy 120-kilometrowy między Podkarpaciem a Świętokrzyskiem. I chodzi o to, żeby budować takie ciągi, żeby ułatwiać poruszanie się nie tylko mieszkańcom, nie tylko ułatwia to życie, oczywiście, że ułatwia, tak? Nie wprowadzamy oczywiście ruchu do miast, albo wręcz teraz będziemy wyprowadzać ruch, starali się wyprowadzać ruch z miast. Natomiast przede wszystkim takie inwestycje przysługują się gospodarce. No i myślę, że to będzie wiadomo, a przyszła perspektywa, właściwie ta, którą już rozpoczynamy teraz, to jest wielki nacisk na to, żeby jak najwięcej środków skierować właśnie do gospodarki. A gospodarka w Mielcu i wydaje mi się także, że w gminach sąsiadujących jest do tego przygotowana, żeby zaabsorbować nowe środki, zarówno z poziomu krajowego, jak i z poziomu regionalnego. Bo tutaj rzeczywiście, nie wiem, czy Państwo też wiecie, ale pewnie wiecie, bo przecież jesteście stąd, że Podkarpacie jest naszym 4. regionem w rankingu najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce. Do kilku rzeczy chciałbym się dzisiaj odnieść. Przede wszystkim bardzo cieszę się, że mamy dzisiaj wreszcie otwartą obwodnicę. To istotny oddech dla naszego miasta. W tym miejscu, tak jak już robiono to dzisiaj wielokrotnie, tak i uczynię to jeszcze raz, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowani byli w dotychczasową pracę i cały wysiłek położony w to, aby doprowadzić do budowy tej obwodnicy. Może zacznę od obecnego tutaj na sali byłego prezydenta, pana Janusza Chodorowskiego, który no, mocno w tę pracę się zaangażował. Ja przypominam, że to między innymi ze strony miasta, ze strony działań, które podjął ówczesny prezydent i Rada Miasta, rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową do obwodnicy. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że również nasi parlamentarzyści i między innymi obecna tutaj pani Krystyna Skowrońska bardzo mocno agitowali za pozyskaniem środków i w ogóle podjęciem tej inicjatywy. Z tego względu chciałbym również bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za włożony trud i pracę. Jako obecny prezydent myślę, że będę wyrazicielem poglądów szeregu mieszkańców tego miasta, kiedy powiem, że no musimy pamiętać o dalszym rozwoju. Obwodnica jako część tej naszej infrastruktury komunikacyjnej to można powiedzieć pewien krok w działaniach, natomiast niepełne zabezpieczenie naszych potrzeb. Pamiętajmy o tym, że Mielec jest największym eksporterem w województwie, wyprzedzając między innymi Rzeszów, ale jednocześnie nie tylko miasto, ale również jako powiat pozostajemy bez dostępu do jakiejkolwiek drogi krajowej. Na terenie województwa podkarpackiego jest tylko 2 takie powiaty. To jest powiat mielecki i powiat lubaczowski. Ja myślę, że porównania tych powiatów w tej chwili czynić nie muszę. Dlatego w tym miejscu z jednej strony gorąco apeluję do pani minister o pomoc dalszą w tej sprawie, szczególnie kiedy rozmawiamy o możliwości pozyskania środków na takie działania przy kolejnych alokacjach.
przy kolejnych programach operacyjnych. No i też to, co chciałbym podkreślić, takie działania wskazują, jak bardzo potrzebne są takie programy, jak właśnie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Jakie będą warunki możliwości pozyskania środków, to jest odrębna kwestia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zawsze takie środki powinny mieć możliwość dostępu tutaj właśnie do tych regionów Polski, które mają w tej chwili zapóźniony rozwój gospodarczy i musimy w tej chwili bardzo mocno wspierać takie województwa jak podkarpackie, jak lubelskie, jak białostockie, byśmy pozyskali pieniądze na ten cel i mogli się szybciej rozwijać, dogonić resztę kraju. Przy tej okazji, kiedy mam okazję wypowiedzieć moje słowa, chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować pani minister, pani Iwonie Wendel za to, że jako człowiek, który odsunięty jest od polityki, a jako naprawdę ekspert w środkach unijnych, naprawdę pilnuje nas jako miasta i te przykłady tego mamy tutaj na zdjęciach, które wyświetlane są na Telebimie. Widzimy, że pani minister opiekuje się nami już od dłuższego czasu, dlatego jeśli można, chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie. Jesteśmy również z tego dumni, że jako region, korzystając ze wszystkich środków europejskich, w tym środków Polski Wschodniej, na jednego mieszkańca jesteśmy również liderami. Zazdroszczą nam tego inne regiony. Rzeszów świetnie się rozwija, ale zależy nam na rozwoju całego województwa. Pani minister jest osobą, która odwiedzając województwo, wie jak dużo determinacji jest w nas wszystkich, którzy zabiegają o dobre rozwiązanie dla Podkarpacia. Takim świetnym rozwiązaniem dla Podkarpacia, z czego pewno wszyscy rzeszowianie się cieszą, to jest most na Wisłoku. Most na Wisłoku, jeden z najładniejszych mostów w kraju, a dla mnie najważniejszy. Pani minister podpowiada, że również najładniejszy. To wydatek 180 milionów złotych. Chcemy, żeby całe województwo patrzyło na inwestycje, które są ważne we wszystkich środowiskach. Bo jak tak będziemy patrzeć na te rozwiązania i na wydawanie środków europejskich w programie regionalnym, ale i w programie centralnym, to z tego jak najwięcej skorzystamy. Ta Mielca dzisiaj, myślę, że była pani minister matką chrzestną tego dzisiejszego sukcesu. Czasami się trzeba jeszcze raz być matką chrzestną, a zatem namawiamy panią minister, bo my w środowisku uważamy, że jednym z najważniejszych przedsięwzięć dla całego regionu, tu jesteśmy zgodni z panem Nowakowskim, z panem przewodniczącym Niedbałą, z całym samorządem powiatu, z samorządem miasta Mielca, most. Most. I te decyzje są niezwykle ważne. Mówił o tym pan prezydent Kozdęba. I druga rzecz, która w regionie dzisiaj jest szalenie ważna. Kolej. Batalię Mielec prowadził również o kolej razem z samorządowcami Dębicy, Mielca i Tarnobrzega. I ta linia kolejowa jest drugim elementem, które rozwój regionu i połączenie w kraju będzie zapewniał. Że jesteśmy świetnie zorganizowani w województwie, bo to podkreślam, w województwie, mocno nam zależy na środkach unijnych, umiemy je absorbować, umiemy je przygotowywać dobre projekty i umiemy je wydawać. To zasługa samorządów wszystkich szczebli na terenie województwa. I ten efekt byśmy chcieli uzyskać. Pieniądze na kolej są. Dzisiaj 40% pieniędzy to pieniądze, które będzie dzieliły samorząd województwa w programach regionalnych, bo dobrze są wydawane. A zatem na tych dwóch istotnych elementach dzisiaj to jest krok, który powinniśmy zrobić razem. On służy całemu województwu. Ja jestem
powiedziałabym takim, staram się być ambasadorem bardzo wielu projektów, bo pokazanie, że województwo podkarpackie, tak jak kiedyś centralny okręg przemysłowy, my mamy tą tradycję historyczną od Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowa, który fantastycznie się wpisał wtedy w centralny okręg przemysłowy, ale i dzisiaj, i Mielca również, to są takie filary, które pozwolą tej części województwa być atrakcyjnymi dla inwestorów. A dzisiaj, jak jechaliśmy obwodnicą, to widzimy, jak dużo terenów inwestycyjnych i jakie to jest otwarcie na to, aby ten region jeszcze lepiej funkcjonował. Nie mamy się czego wstydzić, mamy fantastyczne pomysły, mamy fantastycznych ludzi, mamy dużą determinację, pani minister, i mamy przyjaciół. Za tą pomoc, pani minister, chciałabym serdecznie podziękować w imieniu własnym, ale również wszystkich samorządowców, bo z nimi rozmawiałam, tych, którzy brali udział w tym spotkaniu. A determinacja dla bardzo wielu projektów tutaj obecnych jest państwu znana. Pani minister, oby to dzisiejsze spotkanie było również takim kamieniem milowym, aby pani minister w sercu zapamiętała, co prawda nie byliśmy jeszcze dzisiaj na zatłoczonym moście, tak jak 4 lata temu w części miasta, który w okolicach godziny 14:30 było miastem zakorkowanym. Dzisiaj na pewno, jeżeli zmienią się nawyki tych, którzy z różnych części okolicy dojeżdżają tutaj do pracy, zupełnie inaczej będzie funkcjonowało. Bo pani minister o to prosi całe środowisko, żeby pani, tak jak jest pani minister przyjacielem Rzeszowa i innych części Podkarpacia, tak również Mielca i powiatu mieleckiego.